Cześć kochani, zobaczcie co mam. Książkę. Będziemy dzisiaj o niej mówić. Krótki filmik, taki instruktażowy, jeśli chodzi o tą książkę. Jesteśmy prosto po spaniu. Dzisiaj gościem specjalnym jest Wiktoria. Także witamy bardzo serdecznie. Co mamy? Dotarła dzisiaj do mnie świetna książka Post Daniela z uzdrawiającą dietą warzywno-owocową dr Ewy Dąbrowskiej. Krystyna Dajka, ksiądz Łukasz Piórkowski ją napisali. Wstęp jest od dr Ewy Dąbrowskiej. Także bardzo fajna książka. Polecam wszystkim, dlatego że uważam, że to jest hit. Doktor Dąbrowska wypowiada się w tej książce na początku ku harmonii ciała i ducha. Oczywiście przytacza pewne rzeczy, to co w swojej książce. I co? Ale tutaj mamy super rzeczy, które mamy tutaj co jeść. I co bym chciała tu przytoczyć? Poza tym, że wszystko wiemy to co jeść, to jeśli chodzi o owoce niskocukrowe, to wymienili tutaj mandarynki, wymienili grejpfruty, kiwi, śladowe ilości owoców sezonowych, borówek, jagód, malin, truskawek, aroni, agrestu, wiśni i porzeczek. Mają być oczywiście dodatkiem smakowym. Więc ci, którzy się spierali do tej pory, czy wiśnie można, czy nie można, no to macie tutaj odpowiedź w tej książce. Jest oczywiście tutaj przeciwwskazania i wskazania co do postu. Jest po prostu tutaj wszystko w pigułce w tej książce. Jest świetna, jeśli chodzi o przyprawy, jeśli chodzi na co działają te przyprawy, co to są za przyprawy, jak zrobić ocet jabłkowy, zakwas z buraka, wszystko. Jest menu na 14 dni, śniadanie, obiad i kolacja. Bardzo fajna książka, naprawdę. Jak ja ją zobaczyłam, to po prostu był taki uśmiech i tak się po prostu strasznie Wiki poszła spać, a ja ją sobie od razu poczytałam troszkę. Więc oczywiście później mamy anegdotki w tej książce o kłamstwach, o tym jak jesteśmy okłamywani, konflikt oznacza nowe możliwości na przykład. Czyli to jest takie 14 dni dla ducha, jest też o cierpliwości, jest także o stresie, co to jest stres, co to jest radość, o radości, jeśli chodzi o ducha na tym, po prostu jest wszystko w pigułce, co wolno, czego nie wolno, czyli nie wolno i jest ze znakiem wykrzyknika, kawy, herbaty, alkoholu, napojów energetyzujących, wody gazowanej, nie wolno także palić papierosów, nie wolno strączków, wszystkie te rzeczy, słuchajcie, podpisuję się pod tą książką rękoma i nogami, jeśli chodzi o swój organizm i o swoje dotychczasowe przejścia na poście dr Dąbrowskiej. Polecam Wam strasznie tą książkę. Jest tutaj po prostu wszystko w pigułce. Znajdziecie tutaj menu na 14 dni. Bardzo piękne są kolorowe obrazki. Bardzo piękne, w ogóle super świetne takie... W momencie, kiedy mamy przepis i menu, to od razu mamy menu na 14 dni, od razu obok tego mamy zdjęcie, od razu obok tego mamy przepis. Jest to niesamowite, bardzo fajne, wszystko w pigułce. Ja byłam, później jest powrót do normalności, też taki dział. Jest powrót do zdrowego żywienia i tutaj a propos zdrowego żywienia, czyli a propos wychodzenia z postu, jest troszeczkę inaczej. Przytoczę Wam tutaj może, jeżeli przypuśćmy, post trwa 14 dni, to w tej książce jest napisane, że przez kolejne 14 dni zredukuj ilość przyjmowanych pokarmów o połowę w stosunku do Twojej codziennej diety. Jeden dzień, pierwszy dzień, wprowadź owoce nieobecne podczas postu, gruszka, banan, śliwka, melon, papaja i tak dalej. Trzeci dzień, wprowadź kasze bezglutenowe i olej tłoczony na zimno, czyli już troszeczkę inaczej niż w naszej tabelce, prawda, którą zrobił jakiś dietetyk. Piąty dzień, wprowadź kasze glutenowe i strączki. Siódmy dzień, wprowadź bataty. Dziesiąty dzień, wprowadź jogurt, jaja, ryby i 11 dnia wprowadź drób wiejski. Oczywiście to jest dla tych osób pewnie, które jedzą mięso, które jedzą ryby, dlatego tutaj przygotowali takie obszerne wprowadzenie. Nasz gość specjalny się zaraz ewakuuje. Wikusia, gdzie ty idziesz, kochanie? Więc bardzo fajne. Jest dokładnie co jeść, dokładnie jak jeść, w jakich ilościach, jak sobie robić. Wszystko po prostu, wszystko dla ciała i dla ducha. I książka jest także oczywiście propagowana przez dr Ewę Dąbrowską. Jest
tutaj na końcu książki jest napisane: do podjęcia postu Daniela wystarczy Ci ta książka i trochę determinacji. Oczyść ciało ducha w 14 dni. Autorka książki, Krystyna Dajka, jest nie tylko entuzjastką postu Daniela, który sama wielokrotnie podejmowała, ale ma także wielki dar praktycznego przygotowania tej diety i szkolenia na organizowanych od lat turnusach zdrowotnych ze wstępu dr Ewy Dąbrowskiej. Czyli co? Super. Ksiądz Łukasz Piórkowski, kapłan archidiecezji krakowskiej, coach i trener prowadzący program telewizji polskiej Ziarno, głosi rekolekcje podczas turnusów postu Daniela organizowanych przez Krystynę Dajkę. Myślę, że to są fajne osobowości. O, fajne osobowości. Polecam tą książkę, jest bardzo fajna. Ja się strasznie z niej ucieszyłam i myślę, że Wy się też ucieszycie, bo można ją nosić w torebce i podglądać wszystko po prostu w tej książce, co tylko jest. Także dzisiaj taki spontaniczny filmik podekscytowania książką, która na pewno Wam się przyda. Oczywiście pędziłam do Was szybciutko, żeby Wam wszystko przekazać, dlatego że na pewno Wam się przyda taka książka przy książkach dr Ewy Dąbrowskiej. Kto nie ma, zapraszam do zakupu. Kupiłam i jestem przeszczęśliwa, że ją kupiłam. Jest tu po prostu wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i życzę mnóstwo radości na dzisiejszy dzień.